Czy zastanawiało was wszystkich, czy tak naprawdę w tej chwili nie znajdujemy się w którymś z poziomów Backrooms? Czy tak naprawdę zupełnie tego nieświadomi żyjemy w tej chwili w oddzielnym poziomie Backrooms, zupełnie o tym nie wiedząc? Jeżeli tak, to całkiem fajnie się składa, bowiem w dzisiejszym filmie przyszedłem to przeanalizować i podać odpowiedź na to pytanie, a może się ono okazać dość specyficzne, ale pamiętajcie, Backrooms to fikcja. Także cześć wszystkim, jestem Mondar, a w dzisiejszym filmie zajmiemy się zagadnieniem, czy Ziemia to faktycznie poziom Backrooms. I odpowiedź jest dość ciekawa, a trochę dokładniej zajmiemy się dzisiaj czymś zwanym Front Rooms. Nie zaczniemy za to koniecznie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić 200 tysięcy widzów jak najszybciej, a także kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Wpadaj jeszcze na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, dosiądźcie się wygodnie, albowiem w dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na pytanie, czy ziemia, na której żyjemy, jest poziomem Backrooms, a co za tym idzie, czy faktycznie żyjemy w Backrooms? Technicznie rzecz biorąc, patrząc na to wszystko z trochę bardziej logicznego punktu widzenia, absolutnie nie. Nie żyjemy w tym momencie w jakimkolwiek poziomie Backrooms, a Ziemia także nie jest poziomem tego miejsca. Aczkolwiek z drugiej strony natomiast, patrząc z perspektywy uniwersum i zasad, które nim kierują, Ziemia może być podpięta pod pewien poziom Backrooms, a raczej może pod poziom. Mowa tu o Front Rooms. Obcując uniwersum Backrooms, jestem pewien, że o Front Roomsach słyszeliście już bardzo często, jednakże jednocześnie założę się, że niewielu z was wie, czym właściwie tak naprawdę te Front Roomsy są i jaka jest ich funkcja w tym świecie. Zostały one opisane na kilku stronach poświęconym Backrooms, a ja postaram się tutaj przybliżyć opis z Wikidota, a także opis z Backrooms Fandom, bo myślę, że te dwa są najciekawsze. Więc zacznijmy od tego krótszego, czyli tego, który znajdziemy na Wikidocie, a później przejdziemy do opisu z Backrooms Fandom. Generalnie opisy trochę różnią się od siebie, bo Fandom i Wikidot to trochę dwie różne rzeczy, aczkolwiek opisują w zasadzie ten sam temat. Zatem zacznijmy od Wikidota. Skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako 0, wobec tego jest to poziom bezpieczny, zabezpieczony i brak tu jakichkolwiek jednostek. Nim zaczniemy dokładnie opisywać ten raport, muszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo specyficzny on jest, bowiem wszystko to jest opisywane z pierwszej osoby, a autor podchodzi do tego bardzo osobiście. Może nie tyle co autor, co wykreowany bohater, który faktycznie w uniwersum Backrooms napisał ten raport. Mamy tu wiele zwrotów do czytelnika, a także kilka jasnych deklaracji ze strony, że tak to ujmę, narratora. Przykładowo świadczyć mogą o tym te zdjęcia, a także ich opisy, które znajdują się w raporcie. Dom. Pamiętasz, jak tu mieszkałeś? Proszę, nie skończ tak jak ja. Front Rooms to nasz dom i można je uznać za biegunowe przeciwieństwo Backrooms. Teraz uwaga, bo będę cytował opis. Front Rooms to określenie na każde miejsce znajdujące się w granicach normalnej rzeczywistości. Znajduje się poza Backrooms, co często kwestionuje istnienie Deep Blue Channel. Front Rooms istnieje w przestrzeni jednego wszechświata, przy czym ten wszechświat zawiera niewyliczalną liczbę galaktyk. Pojedyncza galaktyka może zawierać do miliardów gwiazd, przy czym większość tych gwiazd ma gromadę orbitujących planet. Chociaż jestem pewien, że mógłbym pisać i pisać o gwiazdach, gazowych olbrzymach i planecie zbudowanej z diamentów, nie po to tu jesteś, prawda? Z pewnością nie dlatego tu jestem. Jesteś tutaj, aby powspominać. Chcesz pamiętać Ziemię. Chcesz pamiętać, jak szedłeś ulicą w mroźny zimowy poranek, wiedząc, że możesz spóźnić się na autobus, ponieważ twój zwierzak odwraca uwagę od wyjazdu. Czy pamiętasz te uczucia? Jak długo tu jesteś? Jestem pewien, że twój zegar biologiczny przestał bić w ciągu dni, tygodni i lat, które minęły. Jak się mają twoi przyjaciele? Czy tęsknią za tobą? Pozwoliłeś swojemu życiu toczyć się bez nich? Jesteś tutaj. Żyjesz. Tak jak obecnie. Jestem pewien, że możesz pomyśleć, że twoi przyjaciele są zagubieni i pogrążeni w żałobie. To może sprawić, że będziesz smutny, zły, zdezorientowany tym, dlaczego musiałeś upaść na ziemię. Ale jeśli mógłbyś tak łatwo przejść dalej w nieco chłodny sposób, oni też mogą. Ta strona ma cię podnieść na duchu. Backrooms jest trudne i testuje cię, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Proszę, nie poddawaj się tak jak ja. Wiem, że nic mi nie zostało, moje złe wybory tutaj przekleły mnie w moim obecnym życiu. Ty jednak nadal masz szansę. Proszę, nie daj się zepsuć zapleczą. Bądź lepszy, pokaż, że nie boisz się tego, do czego jest zdolna. Bazy, społeczności i placówki. Ziemia. Front Rooms ma ponad 8 miliardów ludzi na Ziemi. Jesteśmy istotami wojennymi, zawsze byliśmy ze sobą w konflikcie. Przypuszczam, że dobrze, że nie jesteś teraz we Front Rooms.
nie ma nadciągającej groźby wojny nad naszymi głowami, chociaż może to również coś, za czym tęsknisz. Wejścia. Gdyby było tu wejście, jestem pewien, że do tej pory wszyscy by z niego skorzystali. Wyjścia? Upadek przez podłogę lub, jak kto woli, no clipping. Jest bardzo niezawodnym sposobem dotarcia tutaj. Może moglibyśmy podzielić się tym, jak się tu dostaliśmy. Byłem w drodze do pracy, spóźniłem się i pobiegłem drogą. Deszcz był gęsty i ulewny. Pamiętam hałas, jaki ekstremalnie ulewny deszcz zadawał na moim parasolu. Jak deszcz uderzyłby w mój kaptur, kiedy moje ramiona wymachiwały parasolem. Potem się poślizgnąłem. Nie było deszczu, nie było drogi. Po prostu żółć. I to sama żółć. Proszę, dokonaj lepszych wyborów niż te, których dokonałem ja. Jak widzicie, raport na temat Frontrooms przedstawiony na Wikidocie jest całkiem dziwny, ale naprawdę bardzo mi się podobał, bo stanowczo wyróżnia się spośród wszystkich innych artykułów na Backrooms Wikidot. Jest po prostu ciekawe i fajnie, że narrator traktuje to wszystko bardzo osobiście, jest też dość smutny i dramatyczny, ale czego możemy się z niego dowiedzieć? Wedle tego artykułu Frontrooms to po prostu ziemia, zamieszkana przez 8 miliardów ludzi. Przez ludzkość, która nieustannie toczy ze sobą wojny. Zostało to przedstawione jako naprawdę mroczne miejsce, w którym na co dzień żyjemy. Teraz myślę, że szybko możemy ku temu porównać artykuł z Backrooms Wikidot, który jest w zasadzie dość podobny. Tutaj skala trudności przetrwania została sklasyfikowana jako klasa zamieszkała, wobec tego jest to poziom bezpieczny, zrównoważone społeczności się tutaj znajdują, a także jest pozbawiony jakichkolwiek niebezpiecznych bytów. Wedle tego opisu Frontrooms to główny odpowiednik zapleczy. Stanowi także najłatwiejsze i najbardziej praktyczne wejście do nich. Frontrooms jest niezwykle duże, ma 150 milionów kilometrów kwadratowych ziemi nadającej się do zamieszkania i 510 milionów kilometrów kwadratowych zaliczając do tego oceany, wobec tego tak jest, to są dokładne wymiary ziemi. Frontroomsy podzielone są na 7 głównych części lądu, czyli na 7 kontynentów, bądź jak ten napis mówi 4, w zależności od twojej koncepcji kontynentu, ale umówmy się, kontynentów jest 7. Co istotne, Frontroomsy posiadają naturalną satelitę, która krąży wokół nich. Jest ona nazywana przez mieszkańców Frontrooms Księżycem. Sama planeta wydaje się również krążyć wokół innej, masywnej gwiazdy, zwanej przez jej mieszkańców Słońcem. W opisie znajduje się pewien całkiem ciekawy fragment, który teraz zacytuję. Niestety, w związku z intensywnymi działaniami osiedlonych tam odkrywców, dla tamtejszych mieszkańców przyszłość może być mroczna. Średnia temperatura rośnie, a anomalie, które zwykle się zdarzają, stają się coraz częstsze i silniejsze. Jeśli nie będą się jeszcze bardziej starać, aby to powstrzymać, rzeczywistość, w której żyją, może za kilka lat stać się nie do zamieszkania. W kwestii bytów zamieszkujących to miejsce, tak naprawdę ich tutaj nie ma. Zamiast tego istoty zamieszkujące ten obszar są po prostu określane mianem gatunków. W kwestii kolonii i placówek nie ma tutaj czegoś takiego. Zamiast tego mieszkańcy Frontrooms zagarnęli dla siebie pewne kawałki ziem, które później nazwali krajami. Mamy też tutaj kilka dróg wejścia i wyjścia na ten poziom, ale umówmy się, kogo to obchodzi. Zatem podsumowując, czym właściwie są Frontrooms, patrząc na oba opisy. Jest to po prostu ziemia. Planeta, na której żyjemy. Nasza planeta, wedle uniwersów Backrooms, jest tak naprawdę ich częścią, jest swoistym poziomem, przez który możemy się do nich dostać. I nie ukrywam, że szczerze mówiąc jest to naprawdę ciekawa, a z drugiej strony bardzo mroczna myśl, z którą dzisiaj was zostawiam. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał, jak tak to zostaw pod nim kciuka w górę, także suba na kanale jak jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj również tych następnych. I wpadaj na mojego Instagramka, drugi kanał TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Zostaw także suba na kanale jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. A także kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!